Ich lasse es jetzt einfach laufen und wenn die anfangen zu spielen, drehst du auf das Orchester und die Ehrenformation. Ja, beziehungsweise auf das Orchester. Und wenn da vorne gesprochen wird, Szanowni Państwo, za chwilę do usta kompanii honorowej złożę meldunek panu wójtowi, pułkownikowi Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu o gotowości do uroczystości. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt nun der Kommandant der Ehrenkompanie, dem Bürgermeister Herr Ober Zdzisław Lech Twardowski, eine Meldung der Bereitschaft zur Zeremonie erstatten. Moment zostanie odebrany hymn państwowy. Nun wird die Nationalhymne gespielt. Ci, którzy mogą, proszę usiąść. Bitte setzen Sie sich. Drodzy mieszkańcy, szanowni państwo, niemieccy przyjaciele. Sehr geehrte Einwohner, sehr geehrte Damen und Herren, deutsche Freunde.
spotykamy się dzisiaj w tak licznym gronie, aby upamiętnić miejsce, gdzie żyli, gospodarowali, budowali swoje wspólnoty i kulturę nasi przodkowie od początku XIII wieku. Wir treffen uns heute in einer so großen Gruppe, um einen Ort einzuweihen, wo unsere Vorfahren vom Anfang 13. Jahrhundert in einer Gemeinschaft lebten, wirtschafteten und ihre Kultur aufbauten. Pragnę powitać tak wspaniałych gości, którzy swoją obecnością uświetniają naszą dzisiejszą uroczystość. Ich möchte unsere sehr geehrten Gäste herzlich begrüßen, welche durch ihre Anwesenheit unsere Veranstaltung würdigen. Pana burmistrza gminy Tantow, Andreasa Mentzke. Wszystkich pozostałych niemieckich gości. Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste aus dem Ausland, den Bürgermeister der Gemeinde Tantow, Herr Andreas Meinke, und alle Gäste aus Deutschland. Witam pełnomocnika wojewody zachodniopomorskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, panią Neli Kopańską. Pana pułkownika Cezarego Klinowskiego, przedstawiciela dowódcy pułku inżynieryjnego ze Szczecina z podium. Komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkich mieszkańców Bielic i przybyłych gości. Begrüße die Bevollmächtigte des Wojewoden der Westpommerschen Wojewodschaft für nationale und ethnische Minderheit, Frau Neli Kopańska, Herrn Oberst Cezary Klinowski, 5. Ingenieurregiment Podjuchy, den Polizeichef und den Feuerwehrchef des Landkreises und alle Einwohner von Bielic und alle Gäste. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowiańskiego słowa bel, belu, to znaczy biały lud lub od gleb bielicowych występujących na tym terenie. Der Name des Dorfes stammt aus dem slawischen Wort bel, belu, das heißt weiß, oder aus der Bleicherde, welche sich auf diesem Gebiet befindet. Pierwsze dokumenty o istnieniu miejscowości pochodzą z początku XIII wieku. Także miejscowy kościół i cmentarz przykościelny pochodzą z tego samego okresu. Szczegóły historii Bielic poznamy podczas prezentacji wystawy w zespole szkół publicznych. Erste Dokumente über das Dorf Bielic stammen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Auch die Kirche und der daneben liegende Friedhof stammen aus der gleichen Zeit. Die Einzelheiten über die Geschichte von Bielic erfahren Sie auf der Fotoausstellung in der Schule. Po 1945 roku następuje dalszy rozwój wsi. Powstaje urząd gminy, ośrodek zdrowia, biblioteka, zespół szkół publicznych, ochotnicza straż pożarna, bank spółdzielczy. Powstają place rekreacyjne, oczyszczalnia ścieków, infrastruktura drogowa. Przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania. Kończąc, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególnie panu Karolowi Wądołowskiemu za wysiłek i upór w dążeniu do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Nach dem Jahr 1945 entwickelt sich das Dorf weiter. Es entstand das Gemeindeamt, das Landambulatorium, die Bibliothek, die Schule, die Feuerwehr sowie eine Bank. Es entstanden auch Spielplätze, eine Abwasseranlage. Das Verkehrsnetz wurde ausgebaut. Trotz der bereits erreichten Erfolge haben wir noch viele Aufgaben zu erfüllen. Zum Schluss möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei den Personen, welche zur Realisierung dieser Veranstaltung beigetragen haben, besonders Herr Karol Wądołowski.
dass er sich bemüht hat, dass es heute zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Dziękuję sponsorom. Dziękuję sponsorom, Państwu Irenie i Stefanowi Kalinowskim ze Stargardu Szczecińskiego, firmie SPON, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, panu Tomaszowi Wondołowskiemu, Szczecin, Państwu Małgorzacie i Waldemarowi Wojcieszek z Bielic, Państwu Małgorzacie i Wolfowi Cojgę z Bielic, Państwu Wioletcie i Tomaszowi Kędzia, Bielice, grupie WPD Polska Spółka z Poznania i panu Karolowi Wondołowskiemu z Bielic. Ich bedanke mich bei Sponsoren Frau Irena und Herr Stefan Kalinowski, Stargard Szczeciński, Firma Szwon, GmbH Herr Tomasz Wondołowski, Szczecin, Frau Małgorzata und Herr Waldemar Wojcieszek, Bielice, Frau Małgorzata und Herr Wolf Zeuge, Bielice, Frau Violetta und Herr Tomasz Kędzia, Bielice, Grupa WPD Polska GmbH Poznań, Herr Karol Wondołowski, Bielice. Dziękuję. Dziękuję również księdzu proboszczowi Janowi Paronowi, pracownikom Urzędu Gminy, pani sekretarz Urzędu Gminy Kameli Wilczyńskiej, pani Elżbiecie Kreft, pani Małgorzacie Woronowicz, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych, Radzie Sołeckiej z Bielic oraz mieszkańcom Bielic za przygotowanie poczęstunku. Dziękuję przedstawicielom Wojska Polskiego, Kompanii Honorowej i Orkiestrze za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję pani Sylwii Pałświt za tłumaczenia i pomoc w prowadzeniu uroczystości. Dziękuję za uwagę. Ich bedanke mich auch bei dem Pfarrer Herr Jan Faron, den Mitarbeiter der Gemeinde, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Frau Kamelia Wilczyńska, Frau Elżbieta Kreft, Frau Małgorzata Woronowicz, Direktorin der Schule, dem Ortsvorsteher der Gemeinde Bielic sowie den Einwohnerinnen von Bielic für das Vorbereiten des kleinen Imbisses. Ich danke auch den Vertretern des polnischen Militärs, der Ehrenkompanie und dem Orchester, dass sie diese Veranstaltung gewürdigt haben. Ich danke auch Frau Sylwia Pałświt für die Übersetzungen und die Hilfe bei der Führung der Zeremonie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. O zabranie głosu proszę burmistrza gminy Tantów, pana Andreasa Mańka. Nur ergreift das Wort der Bürgermeister der Gemeinde Tantów, Herr Andreas Mańka. Sehr geehrter Wojt Twardowski, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Einwohner der heutigen und der alten Gemeinde Bielice. Szanowny Panie Wójcie Twardowski, szanowni goście honorowi, szanowni mieszkańcy obecnej i dawnej gminy Bielice. Heute ist aus meiner Sicht ein Tag, der es wert ist, nicht nur als Randnotiz in der deutschen und in der polnischen Geschichte einzugehen. Dziś jest dzień, który powinien się znaleźć w polskiej i niemieckiej historii, nie tylko jako wydarzenie marginalne. Historisch gesehen, fast 100 Jahre nach Beginn des Ersten und 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges haben sich heute ehemalige und heutige Bewohner der Gemeinde Bielic und ihrer Partnergemeinde Tantow zu einem feierlichen Akt zusammengefunden. Z historycznego punktu widzenia, prawie dokładnie po 100 latach od rozpoczęcia I wojny światowej i 75 lat od rozpoczęcia II wojny światowej spotkali się dziś obecni i dawni mieszkańcy Bielic i gminy partnerskiej Tantow na uroczystej ceremonii. Beide Kriege brachten unermessliches Leid über die Völker Europas. Obydwie wojny przyniosły ogromne cierpienia narodom Europy. Infolge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieges wurden 12 Millionen Polen, Deutsche, Ukrainer, Litauer und viele andere aus ihrer Heimat vertrieben. Wie es die Beschlüsse der Sieger verlangten. W wyniku II wojny światowej, zainicjowanej przez Niemcy, 12 milionów Polaków, Niemców,
Ukraińców i Litwinów zostało wygnanych ze swojej ojczyzny, ponieważ tego wymagały postanowienia zwycięzcy. Trotz alledem und dank der längsten Friedensperiode in der Geschichte Europas treffen wir uns heute hier als Partner. Ja, nicht zu einem unerheblichen Teil auch als persönliche Freunde zur Enthüllung einer Gedenktafel für die ehemaligen Bewohner von Bielitz in Pommern. Pomimo tego i dzięki najdłuższemu okresowi pokoju w historii w środkowej Europie spotykamy się tutaj jako partnerzy, w dużej części również jako przyjaciele, w celu odsłonięcia tablicy pamiątkowej byłych mieszkańców Bielic na Pomorzu. Wie zum Beispiel auch Helene Rabe, die noch am 7. Februar 1945 durch SS-Männer getötet wurde und noch heute im Garten ihres Hauses begraben wird. Auch für sie gibt es jetzt einen Gedenkort auf geweihtem Boden. Jak na przykład pamięci pani Heleny Rabe, która została zabita przez SS 7 lutego 1945 roku i została pochowana w ogrodzie swojego domu rodzinnego w Bielicach, dla niej też znalazło się teraz miejsce na poświęconej ziemi. Bemerkenswert ist übrigens auch, dass ich heute hier als Bürgermeister der Gemeinde Tantow in Brandenburg vor Ihnen stehe, in der etwa 20 polnische Familien leben. Damit haben ca. 10% der Bewohner meiner Gemeinde ebenfalls polnische Wurzeln. Na uwagę zasługuje również fakt, że ja jako burmistrz Tantow, gminy w Brandenburgii, gdzie mieszka około 20 polskich rodzin, stoję dziś przed Wami. Około 10% mieszkańców gminy Tantow ma polskie korzenie. Dass wir heute diesen Akt des Bewusstseins gemeinsamer Geschichte als feierliches und festliches Ereignis begehen, bestätigt genau das, was der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, am 1. September 2014 bei einer Veranstaltung zu den Perspektiven der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Schwedt sagte. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist so gut wie noch nie in seiner Geschichte. To, że uświadamiamy sobie wspólną historię i obchodzimy dziś tę uroczystość, potwierdza dokładnie to, co minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział w dniu 1 września 2014 na uroczystości dotyczącej perspektyw polsko-niemieckiej współpracy w Szwed. Relacje między Niemcami a Polską nigdy wcześniej w historii nie były tak dobre. Machen wir uns hier und heute also klar. Auch wir alle sind ein Teil dieser gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Lassen Sie uns alle gemeinsam dazu beitragen, dass sich diese Geschichte auch fernerhin so positiv entwickelt wie in den letzten Jahren. Oczywistym jest, że my wszyscy jesteśmy częścią tego sukcesu. Musimy działać dalej razem, aby historia rozwijała się tak pozytywnie jak w ostatnich latach. Darauf heute und hier hinzuweisen, erscheint mir angesichts der Entwicklung zwischen der Ukraine und Russland, der Annexion der Krim und den Kämpfen in der Ostukraine besonders wichtig. Warto również wspomnieć o sytuacji między Ukrainą i Rosją, aneksji Krymu i walkach we wschodniej Ukrainie. Lassen Sie uns nun aber gemeinsam zurückblicken, wie diese erfolgreiche und erfreuliche Entwicklung auf der Ebene der Kommunen begann. Spójrzmy razem w przeszłość, aby zobaczyć, jak udany i pomyślny rozwój rozpoczął się na poziomie naszych wspólnot. Bereits zu Zeiten der DDR verbrachten polnische Kinder einen Teil ihrer Ferien im Ferienlager des volkseigenen Gutes in Tantow. Im Gegenzug waren Tantower Schulkinder auch in polnischen Ferienlagern. Już w czasach NRD polskie dzieci spędzały wakacje na obozie wakacyjnym w majątku należącym do gminy Tantow, a niemieckie dzieci spędzały wakacje na polskich obozach wakacyjnych. Je nach Art der Ausübung des Grenzregimes gab es gegenseitige, auch private Besuche. Die ersten aus der Zusammenarbeit von Betrieben hervorgegangen waren. Es entstanden erste Freundschaften, die zum Teil auch heute noch bestehen. W zależności od formy sprawowania kontroli granic dochodziło do wizyt, również tych prywatnych, które powstawały w wyniku współpracy przedsiębiorstw, nawiązywały się pierwsze przyjaźnie, które istnieją do dzisiaj. In der Zeit des politischen Umbruchs wurden in Ostdeutschland die Kommunen ermutigt, sich Partner im Ausland zu suchen, genauso die Sportvereine. Hierbei kam es zu den ersten Kontakten auf sportlicher und auf Feuerwehrebene. W
okresie wstrząsów politycznych gminy i stowarzyszenia we wschodnich Niemczech były zachęcane do szukania partnerów za granicą. Pierwsze kontakty nawiązały się na poziomie sportowym i straży pożarnej. Dies alles mündete 2003 in der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen den Gemeinden Belitz und Tantow. Diesen mit Leben zu erfüllen, bemühen sich seit der Unterzeichnung viele engagierte Bürger beider Gemeinden. To wszystko doprowadziło w roku 2003 do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminami Bielice i Tantow. Wielu obywateli obydwu gmin starało się wypełniać warunki tej umowy. In diesem Sinne möchte ich stellvertretend für viele im Namen der Gemeinde Tantow, einigen Persönlichkeiten aus beiden Gemeinden, meinen ganz persönlichen Dank aussprechen. W imieniu gminy Tantow, jako przedstawiciel wielu osób, chciałbym serdecznie podziękować następującym osobistościom obydwu gmin. Beginnen möchte ich mit Herrn Jan Adamski und meinem leider verstorbenen Amtsvorgänger Herrn Axel Becker, sowie den Sport- und Feuerwehrkameraden in beiden Gemeinden. Die Erstgenannten waren die Unterzeichner des Partnerschaftsabkommens zwischen den Gemeinden. Die Sportler und Feuerwehrleute sind diejenigen, denen es zu danken ist, dass die engen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden entstanden sind und auch in schwierigen Phasen immer mit Leben erfüllt wurden. Zacznę od pana Jana Adamskiego i mojego niestety zmarłego poprzednika pana Axela Beckera, a także kolegów drużyny sportowej i strażaków w obu społecznościach. Burmistrzowie byli sygnatariuszami umowy partnerskiej między obiema gminami, natomiast dzięki sportowcom i strażakom powstała bliska relacja, która zachowała się również w trudnych momentach życia. Mein besonderer Dank gilt auch Herrn Karol Wadulowski und seiner Mitstreiterin Frau Silvia Palswit. Durch deren Initiative und beharrliche Arbeit dieser heutige feierliche Akt und die Fotoausstellung mit Bildern aus dem historischen Belitz in Pommern erst stattfinden konnten. Gleichermaßen bedanke ich mich bei den Mitgliedern der Ortschronistengruppe Tantow, Familie Dietrich und Gerda Senf sowie Eberhard Gandre, welchen die beiden dabei mit aller Kraft unterstützten. Szczególne podziękowania należą się również panu Karolowi Wądolowskiemu i jego współpracownicy pani Sylwii Pałyświt. Dzięki ich inicjatywie oraz wytrwałej pracy doszło do dzisiejszej uroczystości i wystawy zdjęć, przedstawiającej zdjęcia z przyszłości Bielice na Pomorzu. Równie podziękowania należą się członkom lokalnej grupy kronikarzy z Tantow, państwu Dietrichowi i Gerdzie Zemp oraz panu Eberhardowi Gandre, którzy wspierali ich całej siły. Und last but not least, meinem Freund und Amtskollegen Czesław Twardowski, der Gemeindevertretung der Gemeinde Bielice, der Schule Bielice und der hiesigen Kirchengemeinde, die dann dafür sorgten, dass der heute vollzogene feierliche Akt und die Fotoausstellung in einem so würdigen Rahmen stattfinden können. Natürlich auch bei der Ehrenkompanie. I na końcu, ale nie mniej ważne, podziękowania dla mojego przyjaciela i kolegi wójta gminy Bielice, pana Zdzisława Lecha Twardowskiego, dla szkoły w Bielicach i lokalnej społeczności kościelnej, dzięki której doszło do tej uroczystej ceremonii oraz wystawy zdjęć oraz kompanii honorowej. Ich möchte Ihnen, werte Teilnehmer des heutigen Festaktes, zwei Zitate mitgeben. Eines, welches mehr als 350 Jahre alt ist. Chcę dać do przemyślenia uczestnikom dzisiejszej uroczystości dwa cytaty. Jeden, który ma ponad 350 lat, jeden z zeszłego roku. Und eines aus dem vergangenen Jahr. Das schon sehr alte Zitat ist ein Chronistenwort, welches schon die Geschichtsschreiber des 30-jährigen Krieges aufschrieben und kannten. Unfriede zerstört, Friede ernährt. Ten bardzo stary cytat, słowa kronikarza wojny 30-letniej, wojna niszczy, pokój buduje. Das zweite Zitat stammt von einem Amtskollegen, dem Bürgermeister der Stadt Gryfino. Henrik Pilat sagte beim Brückenfest auf der Mescheriner Brücke am 7. Juni 2013, das Einzige, was uns heute noch in unserer Grenzregion trennt, ist die Sprache. Drugi Zitat pochodzi od burmistrza miasta Gryfina. Henryk Piłat powiedział na święcie mostu w Meszerin 7 czerwca 2013 roku: jedyną rzeczą, która oddziela nas obecnie w naszym przygranicznym regionie, nawet dzisiaj, jest język. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Dziękuję Państwu za uwagę i za to, że mogłem dzisiaj do Państwa przemówić. O zabranie głosu proszę przedstawiciela byłych mieszkańców Bielic, pana Gerarda Zaka. Als nächste ergreift das Wort der Vertreter der ehemaligen Einwohner von Bielic, Herr Gerard Zak. Wir warten, kein Problem. Verehrte Gäste, liebe Bielitzer bzw. liebe Bielitzer. Wielce szanowni panie i panowie, szanowni goście, kochani Bieliczanie. Ein besonderen Gruß gilt dem Herrn Bürgermeister mit Amtskollegen aus Bielitze sowie dem Herrn Bürgermeister der Partnerschaft von Tanto. Szczególny ukłon należy się panu burmistrzowi z Bielic razem z kolegami z urzędu, jak również panu burmistrzowi gminy partnerskiej Tanto. Wir sind heute alle zusammengekommen zur Einweihung des Gedenksteines der ehemaligen Bielice und der heutigen Einwohner von Bielice. Zebraliśmy się dziś, żeby odsłonić tablicę poświęconą pamięci byłych mieszkańców Bielic, jak również obecnych mieszkańców Bielic. Ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, dies ist ein historischer Tag in der Geschichte von Bielitz-Bielice. Chciałbym pójść nawet dalej i twierdzić, że jest to historyczny dzień w historii Bielic. Vorneweg, dies alles, was heute während des Tages ablaufen wird, können wir alle nur den Herrn Karol Arutowski verdanken. Er hat keine Mühe und Kosten gescheut, um überhaupt noch Teile, Erinnerungsstücke oder sogar Dokumente von früher aufzutreiben. To wszystko, co się będzie działo podczas dzisiejszego dnia, zawdzięczamy panu Karolowi Wądołowskiemu. Nie szczędził on starań oraz wydatków, aby zebrać pozostałe wspomnienia oraz dokumenty. Diese Leistung verdient Hochachtung und ein Kompliment und einen großen Dank. Ten wyczyn wymaga najwyższego uznania oraz podziękowania. Durch seine Bemühungen um die Versöhnung und Völkerverständigung hat der Karol Orotowski eine Brücke geschlagen zwischen Polen und Deutschland. Das ist vor dem Hintergrund des leidvollen Geschichte nicht hoch genug einzuschätzen. Poprzez starania pana Karola Wądołowskiego, aby porozumieć oraz pojednać narody, zbudował on most między Polską a Niemcami. Z uwagi na naszą wspólną, bolesną historię, trzeba to docenić. Zu mir hat einmal gesagt, jedes Dorf hat eine Seele. Und wie will Bielitz zurückgeben? Und das ist Herrn Karol Wodatowski, glaube ich, sehr gut gelungen. Pan Karol Wądołowski powiedział kiedyś do mnie, każda wieś ma swoją duszę, chce ją zwrócić Bielicom. I to mu się moim zdaniem bardzo dobrze udało. Wenn man nun im Alter des Öfteren zurückblickt auf seine Kind- und Jugendzeit, werden noch manche Erinnerungen wach. Wir sind ohne die heutige Technik groß geworden. Wir waren auch auf unsere Art glücklich und zufrieden. Es gab immer wieder Neues in Flora und Fauna zu entdecken. Jak wracam myślami do czasów dzieciństwa i młodości, odżywają wspomnienia. Dorastaliśmy bez dzisiejszej techniki, byliśmy na swój sposób szczęśliwi i zadowoleni. Ciągle mieliśmy coś do odkrycia w przyrodzie. Wir spielten barfuß Fußball wegen Verletzungsgefahr und oft versteckt. Später wurden dann Völkerball mit den Mädchen gespielt. Im Teich bei Otto Krüger, hinterm neuen Friedhof
und hinter dem Bahndamm haben wir oft gebadet. Graliśmy na boso w piłkę nożną, ale nie było skaleczeń oraz wchowanego. Z dziewczynami graliśmy w dwa ognie. W stawie u Otto Krygera za nasypem kolejowym często się kąpaliśmy. Wir streiften durch Feld und Flur, durch Gottes schöne Natur. Im Herbst dann ließen wir die Drachensteigen Marke einbauen. Biegaliśmy po polach i niwach przed piękną, stworzoną przez Boga naturę. Jesienią puszczaliśmy latawce, które sami robiliśmy. Zuerst gingen wir zu Meister Baumann, der musste für ein paar Groschen das Drachenkreuz anfertigen. Dünne Schnur wurde besorgt und beim Kaufmann Pahl dünn Pergamentpapier gekauft. Als Leim diente Roggenmehlkleister. Wir brauchten kein Uhu-Kleber. Oft klappte der erste Flugversuch nicht, aber die Fantasie konnte keine Grenzen. Heute kann man ja alles Mögliche davon kaufen. Najpierw szliśmy do majstra Baumana. Za parę groszy musiał nam zrobić szkielet latawca. Braliśmy cienki sznur, a u sprzedawcy pana Pala kupowaliśmy papier pergaminowy. Za klej służyła mieszanka z mąki żytniej. Nie potrzebowaliśmy kleju minutka. Często pierwsza próba puszczania latawca się nie udawała. Nasza fantazja nie miała granic. Obecnie można wszystko po prostu kupić. Die jahrhundertlange Tradition, wie Brauchtum, Sitten, Gewohnheiten, Sprache, Kultur und so weiter war mit einem Schlag zu Ende. Paręset lat tradycji, jak obyczaje, zwyczaje, przyzwyczajenia, język, kultura, nagle się skończyła. Ich komme nun mit meinem kurzen Gedankengang zum Schluss. Ich möchte es nicht versäumen, nochmals Herrn Karol Bonatowski Dank zu sagen für sein Engagement zur Versöhnung der beiden Völker und zwischen den neuen und alten Bewohnern von Belize und Belitz. Ein herzlichen Dank gebührt auch Frau Dolmetscherin Silvia für die Koordinierung und die umfangreichen sowie manchmal schwierigen Dolmetscherarbeiten. Zbliżam się do końca mojej mowy. Nie chciałbym niczego zniweczyć, dziękując znowu panu Karolowi Wołodołowskiemu za jego zaangażowanie w pojednanie obydwu narodów oraz między byłymi i obecnymi mieszkańcami Bielic. Serdecznie podziękowania należą się również pani tłumaczce Sylwii za koordynację oraz za obszerną i częstą, trudną pracę tłumacza. Es ist mir eine ganz besondere Anliegen, auch Frau Violetta Tetscher Dank zu sagen, Dank für ihre natürliche Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Chciałbym również serdecznie podziękować pani Violetty Kędzie za jej serdeczność oraz gościnność. Unsere alte Heimat Belitz wird uns stets in Erinnerung bleiben. Nasze bielickie strony rodzinne zostaną na zawsze w naszej pamięci. In diesem Sinne möchte ich aber ein Hoch auf die heutigen Belitzer aussprechen. Es ist eine Freude zu sehen, wie sich ihr Ort entwickelt hat. Ich wünsche Ihnen und uns allen weiterhin eine friedliche Zukunft. Chciałbym podziękować obecnym mieszkańcom Bielic. To prawdziwa radość widzieć, jak rozwinęły się Bielice. Życzę wszystkim dalszej pokojowej przyszłości. Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass sich durch die liebevolle Aufnahme in der Familie Bonatowski und Familie Kitscher ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt hat. Chciałbym również podkreślić, że przez pełne życzliwości przyjęcie przez rodzinę pana Wołodołowskiego oraz rodzinę Kędzia rozwinęła się między nami przyjaźń. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Tag mit bleibender Erinnerung. Życzę nam wszystkim cudownego dnia, który zostanie w naszej pamięci. Danke. Teraz nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której dokonają pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych
burmistrz gminy Tantow, wójt gminy Bielice, przedstawiciel byłych mieszkańców Bielic. Jetzt kommt es zur Enthüllung der Gedenktafel, welche der Bevollmächtigte der Vojevoden der Westpommerschen Vojevodschaft für die nationale und ethnische Minderheit, der Bürgermeister der Gemeinde Tantow, der Bürgermeister der Gemeinde Bielic und der vertretende ehemalige Einwohner von Bielic vollbringen. Herr Sack, da müssen Sie auch mitgehen. Herr Sack? Ja, Sie auch. Wir gehen auf die eine Seite. Proszę księdza proboszcza Jana Farona i księdza Bernarda Riedla o poświęcenie tablicy. Jetzt wird der Pfarrer Jan Faron mit dem Pfarrer Bernard Riedel die Gedenktafel einweihen. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Stefan kardynał Wyszyński, wielki prymas Polski. Pamięci dawnych mieszkańców Bielic. Dobry Jezu, który dla zjednoczenia ludzi nie zawahałeś się podjąć największej ofiary i oddać za nas swoje życie na krzyżu. Sprawa, by nasze narody, polski i niemiecki, żyły owocami Twojej śmierci przez wzajemną jedność i miłość w Twoim świętym Kościele. Niech te kamienie i to miejsce zostanie poświęcone przez Chrystusa, Pana naszego. So steht geschrieben im Kolosserbrief, alles wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wir hören Verse aus dem Buch Genesis im Alten Testament. Am frühen Morgen stand Jakob auf und nahm den Stein, den er sich unter den Kopf gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Deckstein, goss auch Öl darüber und nannte die Stätte Bethel. Dann tat er folgendes Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem meinem Wege behütet und mir Brot und Speise und Kleidung zum Anziehen gibt und mich in Frieden in das Haus meines Vaters zurückkehren lässt, dann will ich dem Herrn danken alle Zeit. Amen. Teraz nastąpi odegranie utworu Cisza. Uczcijmy nim pamięć wszystkich tych, którzy spoczywają w bielickiej ziemi, dawnych mieszkańców Bielic, przodków naszych szanownych gości, dziadków, rodziców, rodzeństwa oraz pamięć naszych dziadków, rodziców i rodzeństwa. Jetzt wird ein Musik Silenzium gespielt. Mit dem Musikstück Silenzium ehren wir alle diejenigen, welche in Bielice Boden ihre letzte Ruhe fanden, der ehemalige Einwohner und die Vorfahren von unseren geehrten Gästen, Großeltern, Eltern und Geschwister.
und ebenso die Vorfahren der heutigen Einwohner, Großeltern, Eltern und Geschwister. Das Orchester spielt. Autsch! W tej chwili delegacje złożą wiązanki kwiatów oraz znicze przed tablicami pamięci. Jetzt werden die Delegationen die Blumen streuen und Grablichter und der Gedenktafel niederlegen. Teraz udamy się za kampanią honorową i orkiestrą do zespołu szkół publicznych na drugą część uroczystości. Jetzt folgen wir die Ehrenkompanie und dem Orchester zu der Schule, wo der zweite Teil der Zeremonie stattfindet.